Witajcie przy kontynuacji questa Szukając Zaginionego. Wiedźmy już wymyśliły, co zrobić z drzewami totemów. Żeby kontynuować questa, idziemy do jaskini czarownic. Każdy chyba wie, gdzie jest, w Werbin. I rozmawiamy z Atalią. No i skipujemy dialog. Tu wybieramy, że chcemy albo nie chcemy punktów doświadczenia, wezmę, że chcę. I od razu zacznę już dalszą część, bo tu zaczyna nam się od razu drzewo totemów. Rihanna zniknęła, porozmawiajmy z Amrą. To jest ta wiedźma w zielonym stroju. Udało nam się uspokoić Amrę i teraz porozmawiajmy z Atalią. Tutaj wybieramy opcję 3. Bo są trzy drzewa totemów. No i otrzymaliśmy trzy pieczęcie. Pieczęci, nie wiem. Musimy poprosić jakąś wiedźmę o pomoc, żeby nas przeteleportowała do Sabatowych Gór. W tym celu możemy użyć... nie wiem, gdzie mam ten naszyjnik. To użyję po prostu teleportu, ale nie tego. Idziemy na mapkę eventową i idziemy do wiedźmy Bochu Woli. Ona nas przeteleportuje do tych gór. No i już jesteśmy na tej mapce. Teraz załóż aurę pierwszego drzewa totemów. Musimy najpierw znaleźć te drzewa, więc poszukam ich i pokażę wam, w których miejscach są. Znalazłem pierwsze drzewo, jest tutaj. Trochę pod nami, wchodzimy tutaj drabinką i liną. Ale blokuje nas ta wiedźma i nie wiem, czy możemy przejść. Udało nam się przejść. Nie wiem, czy tak jest zawsze, czy może wam się nie udać. Jeśli nie, to próbujcie, aż wam się uda, tak jak mi. No i dziwna aura z pierwszego drzewa zniknęła. Teraz znowu się przyciskamy i szukamy kolejnego drzewa. Kolejne drzewo totemów jest przy tej drugiej wiedźmie. Tutaj nie możemy. To prawdopodobnie jest trzecie drzewo i na końcu musimy do niego pójść. I ostatnie jest pewnie też gdzieś przy wiedźmie, która była tutaj. Ja tego nie będę robił cięcia, tylko od razu idziemy tu. No i tak jak myślałem, przy drugiej wiedźmie też jest drzewo. Udało nam się zakłócić tą aurę. Tu nic nie możemy zrobić i wracamy do tej wiedźmy. Przeciskamy się, udało nam się znowu. No i wszystkie aury już zniszczone w takiej kolejności. Pierwsze, drugie. No i to jest trzecie, ostatnie. Wracamy do Atalii. Skończyły mi się teleporty do Werbin, więc widzimy się w tej jaskini. A, jak porozmawiałem z tamtą wiedźmą, przy której stałem, to od razu mnie tu przeteleportowała. Otrzymaliśmy jeszcze jedną pieczęć. Musimy znaleźć ołtarz. On jest chyba na mapce eventowej. Zaraz go poszukam. Znalazłem chyba mapkę z ołtarzem. Zaraz wam pokażę, jak tu wejść. Wyjść już nie mogę, ale to jest ten zamek, w którym zaczynaliśmy questa u duszy. Zamek na mapce eventowej i wchodzimy na piętro po schodach. Podejdźmy do ołtarza. Wybiorę drugą opcję, nie wiem, czy to jest dobra opcja. I co się stało? Chyba mi się nie udało, muszę wrócić do Atalii. Wracamy do wiedźm. I po wejściu do jaskini automatycznie rozpoczyna nam się dialog.
Wiedźmy nas gdzieś przenoszą. No, jesteśmy martwi, musimy zaczekać i wrócić do jaskini czarownic. No i po chwili pojawiamy się jednak w tej jaskini, a nie w Werbin. Rozmawiamy z Atalią. I teraz musimy zaczekać. Czekam już prawie godzinę i nadal nic się nie da zrobić. Możliwe, że to jest tak jak w wcześniejszym questie, że trzeba czekać kilka dni albo do jutra. I chyba zrobię tak jak z szóstym questem, że na początku następnego questa nagram po prostu odebranie nagrody, no i tyle. To dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych questów. Cześć!